Witam bardzo serdecznie w grze Afterburner 2 wersji na automaty mamy, więc oczywiście załaduję sobie kredyty. Można ich mieć maksymalnie 9. No to zaczynamy. No jak widać gra specjalnie wiele graficznie się nie różni od tej, która była częścią pierwszą. Właściwie nawet system strzelania i tak dalej, namierzania jest dokładnie taki sam. Beczki też się robi bardzo przyjemnie, elegancko. No, jakieś różnice tutaj na pewno będą względem wersji pierwszej, czy też części pierwszej, może tak powiedzieć. Na razie mnie zezłomowali. No, ale lecę dalej. Czyli kolejny temat na przejście całej gry. Oczywiście tutaj już drugi poziom i od razu w topa. Troszeczkę widzę, że zmieniła się nieco tak jakby kolejność. Ten mi wisi na ogonie. Do dziwy, o dziwo. Tego się nie spodziewałem. Muszę rakietami ładować, bo tak to nie będzie, panowie. Tak jest. Tak, teraz już się tak nie dam, ale i tak mnie rozwalają, jak widać. A teraz tu jest właśnie trzeba kierunek wziąć i startem, czyli wybraniem gracza, trzeba startować, także trochę to jest pod tym kątem inaczej. No i lecimy w trzeciej misji. Grafika jest, jeśli chodzi względem pierwszej części, a tej części różni się, przynajmniej tymi grafikami terenów na dole. Są różnice i są to różnice widoczne. Nie wiem, wtedy 20 chyba etapów cała gra posiadała, tutaj chyba też będzie podobnie. Więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i tą grę po prostu skończyć, żeby już więcej nie wracać do tej gry. Z tego względu, że tych wersji na te wszystkie platformy było dość sporo. Widocznie gra osiągnęła komercyjny bardzo duży sukces i stąd właśnie jest tyle wydań tej gry na różne platformy. No cóż, próbujemy. Będzie ciężko, jak zawsze, bo tutaj nigdy nic nie jest lekko. Okej, jakoś się przebije, albo i nie. Tak, czyli wystarczy tutaj tylko przelecieć wszystko bez konieczności rozwalania nawet tych wszystkich samolotów. Okej. O, teraz mamy pas startowy. W pierwszej części tego nie było. Okej, czyli co? Ładowanie rakiet. I wio dalej do walki, tak? No i fajnie. Dobra. Teraz ponad chmurami bitwa. Okej. Ja też potrafię rzucać rakietami. A co sobie myślicie, że nie? Tylko, że wy macie trochę większą celność niż ja. Niestety. Więc kontynuacja kolejna leci. Ale te się samoloty szybko traci w tej wersji. Jest nie tylko szybka, oczywiście bardzo dynamiczna gra, ale też i dość trudna. Nie wiem, co się tutaj teraz działo. W każdym razie to, co jest pewne, to ciężko mi było uciec. Okej. Nie wiem, jak ja to przelatuję. Czasami mi się udaje.
Może już nabieram trochę wprawy w tej grze coraz bardziej. Poziom 7, jakby się ktoś o coś pytał. Tak, i tutaj się nie cykam z nimi. Teraz to puszczam tych rakiet. Po prostu, jak tylko coś namierzę, od razu puszczam. Aha, tutaj właśnie ten taki obok, nie wiem czy to nazwać, taki skaner pokazuje, czy ktoś jest przede mną, czy za mną. I jest jakiś gość za mną. Kurczę, myślałem, że to umknąłem, a tu jednak nie. 8 poziom. No zwykle ten 8 poziom to jest tak jak i w pierwszej części, jest to lot z przeszkodami. O, oczywiście, który jest prawie nie do... dobra, tutaj trzeba by było prędkość zredukować, tak? Zobaczę, którym się tutaj da zredukować prędkość. Niczym nie mogę zredukować prędkości, bo tutaj ma... próbuję to różnymi klawiszami i nic mi to nie wychodzi. Na padzie oczywiście. Tak, bo tutaj mam tylko strzelanie, ale żeby prędkość zredukować czy coś z tym zrobić, to raczej tego nie ma. Trochę dziwne, za mało tych klawiszy, tak? No, można rozwalać też te budynki, widzę. Przeciwników. Dobra, stage 9. Już jest bliżej jak dalej. Ok. Tak, też się tutaj z nimi pobawię rakietami. Kurczę, ale sieją. Ja cię kręcę. Niektóre te tereny są bardzo podobne do tych, które... albo nawet takie same, które były w części pierwszej. Także okej, no te graficznie się wiele tam nie różni, ale... No ale ma tam parę takich rzeczy, które są całkowicie nowe. 10 poziom. A i tak nikogo nie trafiłem. No tak, z wszystkich stron lećcie, tak. Oczywiście, że... Kontynuujemy. No, podejrzewam, że tutaj 10 kredytów nie wystarczy na przejście tej gry. Bo jest dość ciężko. Kurczę, tutaj leci jakieś ściadostwo za mną. Dobra, jakoś to umykam im. Robię te beczki i te beczki naprawdę dużo pomagają. 11 poziom, akurat nie rozwalili, ale jeszcze będę miał doładowanie amunicji. Okej. Poziom 11. No, zobaczymy, co to się tutaj będzie dziać. Nie wiem, czy będę przechodził całą grę, bo podejrzewam, że tutaj chyba końcówka nie będzie niczym się różnić od tej, co była w pierwszej części, więc specjalnie chyba nie wiem, czy chce mi się tyle grać. Tu jakieś bomby zrzucają. No to te bomby jak rzucają, to lepiej, bo przynajmniej wiem, że mnie bomba nie trafi, a ich pociski to jak najbardziej. Tak, kredytów naładowanych i można lecieć dalej. 11 poziom. No, tylko 11, więc spokojnie. Okej. Jest nieźle. Trzeba przyznać, dzieje się sporo. Też mamy młynki.
jakieś takie wieżyczki, jeśli chodzi o budowę. Czyli tutaj właściwie to już graficznie się nie zmienia nic już od pewnego momentu względem części pierwszej. Więc podejrzewam, że oblatywanie całej tej gry może być trochę niepotrzebne, ale zobaczymy. A nie, no tutaj mamy teraz kolejne lądowisko. Chociaż dla tych lądowisk warto to zrobić. Uj, jakiś tutaj Porszak jedzie. Wyściguje się ze mną. Chłopie, co ty, z F-14 chcesz się ścigać po ulicy? No okej, okay, no możesz próbować, nie? Jasne, że tak. Kurczę, co mnie rozwoju. A te, które tak zaraz puszczają pociski przed moją twarzą. Dobra, 14 poziom. No jeszcze chyba w sumie 6, więc jakoś to przeboleję. Tak, trzeba im uciekać po prostu i tyle, nie? Och, kurczę. A, też te, takim rządkiem sobie leciały, no to raczej trudno by było to ominąć. Mhm, 15 poziom. Jeszcze jak to mówią, 5 to go. Tak mi się wydaje. Co jakiś czas włącza się fajna muzyczka, która mi się bardzo podoba. Tak jak teraz. Dynamiczna, taka. W ogóle gra jest bardzo dynamiczna. Fajnie zrobiona. No przynajmniej tutaj na automat można ją przejść, bo się nawtyka się tych kredytów i jest spoko, nie? No i tak samo i tutaj przejdę to. Przejdę czy nie przejdę? Przejdę. Już mamy 16 poziom. Kolejne doładowanie. Niebieskie drzewa. Pierwsze widzę, no ale okej, dobra. Mogą być. Mi to tam nie przeszkadza. Dobra, czawiać. Chyba najlepiej uciekać tam, gdzie się da. Okej, okay, jest sposób na to wszystko. Całkiem nieźle mi to idzie. Ale nie wiem, czy... O, udało mi się nawet cały etap bez strącenia przejść. No nie, tego to już nie dam rady, bo tutaj nie mogę, nie wiem, jak się hamuje. Więc raczej nie uda mi się tego przejść bez strat. Oczywiście, że continue. Dalej, proszę Państwa, lecimy, bo porozwalamy im wszystko, co się da na dole. Jest pewnie taka misja, żeby porozbijać tam jak najwięcej ich wojska. Tutaj na dole, tak? Porozbijać te słupy i tak dalej. I mamy 18 poziom. I zaczynamy. No teraz to już się zaczyna robić ciężko, bo już teraz mi od tyłu też strzelają rakietami. To jakieś helikoptery latają. Błękitne gromy. Był kiedyś taki film Błękitny Grom, bardzo fajny zresztą. O takim super helikopterze. Polecam, stary film. Ale fajnie zrobiony. Dobra, i lecimy dalej. Dalej, continue, nie ma to tamto. Jo. Namierzanie i rozwalanie. Dobra. No. 19 poziom. Chyba ostatnie ładowanie, albo jeszcze nie wiem. Zresztą może to być wersja, która ma trochę więcej tych misji. Kto wie, może tak być.
Tak, jeszcze mamy tutaj na ogonie jakiegoś strzelającego dziada. Już nic nie widziałem generalnie, tak dużo tutaj się dzieje. Postanowiłem troszeczkę przyspieszyć, bo tak naprawdę to się tutaj wiele nie dzieje. Jest teraz stage 20. No jest 21 teraz, o proszę. Cudownie. Ładowanie. Nie wiem, ile tutaj jest etapów przewidzianych akurat w tej części. No tutaj to już się, mówiąc krótko, dowala dość często, ale jakoś jeszcze przed tymi 22 poziom. Okej. Jakoś trzeba to przelecieć wszystko, nie? Nie wiem, czy to nie jest ostatni czasem, ale mogę się mylić. Okej. I ognia. No jeszcze tutaj z tyłu mi ktoś tam lata. Kurczę, co się dzieje w tej grze? Naprawdę. Tak. Kredytów naładujemy i lecimy dalej. A co? Dwudziesty trzeci poziom. Ale to już jest koniec, tak, bo teraz już nic nie robię, więc jest lądowanie na lotniskowcu i koniec gry, na to wygląda. Mission complete. Będzie coś oprócz tego mission complete jeszcze tutaj? Oj, nawet zdjęcia te same jak w części pierwszej, więc tutaj właściwie nic się nie zmieniło. Czyli taka wersja może nieco bardziej rozbudowana, o kilka jakichś tam elementów, ale generalnie jest to praktycznie ta sama gra. Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na automaty mamy.